Cześć, witam Was serdecznie, Arek od Drukarek z tej strony. Dzisiaj mamy, co mamy? Dzisiaj mamy wtorek, jest to tydzień przedświąteczny i mamy Epsona. Jeden z wielu modeli, który Epson wyprodukował i nazywa sobie je jako ekotanki, dodając różne cyfry, które są nam mało znane, chyba zależnie od oprogramowania. Ciężko mi tutaj rokować. L3251 zgłasza się w oprogramowaniu jako cała seria, czyli rozpoznaje 3251, 3253, 3255, etc. Jak chce coś czytać, dobra. 24% zużytego pochłaniacza. Zrobimy test. Jaki jest problem w nim? No, jakość wydruku standardowo, print test. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest to, zauważcie, standardowy ekotank, tak jak ich 1 500 100 900 jest, i na kanale było naprawdę zatrzęsienie tych drukarek. Mniej więcej, nie, one są wszystkie takie same, poza tym, że różnią się opisem. Czym w głębiej? Ja uważam, że niczym, poza tym, żeby było zamieszanie na rynku i sprzedawać coraz to różniejsze atramenty i prześcigać się jedni z drugimi, no to tak właśnie ta sprawa wygląda. Nie pluje nic. W sytuacji takiej nabijemy trochę licznik, ale możemy go zawsze zresetować. A kod rabatowy kilka filmów temu podałem, Head Cleaning, zróbmy sobie na Strongu. Jeżeli nabijemy licznik, to klientowi to zresetujemy. Macie Print World i kod rabatowy, który macie na Week Resecie. Tam możecie również podczas niepoprawnego resetowania wygenerować sobie również samodzielnie kolejny kod. Jest taka możliwość, jeżeli ten kod nie został zużyty i nie zresetowano urządzenie, bo niestety nie przechytrzycie systemu, nie będziecie tego w nieskończoność robić, bo system internetowo się dopisuje, czy było powodzenie, czy nie było powodzenia. Jeżeli nie było powodzenia, to ten kod sobie wygenerujecie. Ale nie o Week Resecie, bo to ostatnio o tym rozmawialiśmy, tylko o tej drukarce, czyli kolejnym tworze Epsona, który już jakiś tam czas ma, pewnie trochę postał i będzie trzeba zrobić mu konserwację. To, co zrobimy w tym momencie, czyli ten strąg, żeby przepłukać, żeby zastać atrament, to jest jedna rzecz. Następna, natomiast warto później pochylić się nad tym urządzeniem i zobaczyć, co ono dokładnie jak zostało użytkowane. Niezbyt zakurzone, zapylone, no stopień zużycia tenc, który tam, nie wiem, czy kamera wychwyci, niezbyt dużo, więc dajmy mu szansę, żeby dobrze to zadrukował. Zobaczymy za pierwszym razem, jak to dmuchnie atrament na kartkę. Tutaj mam A3 urządzenie, dobrze mówię? Tak, to jest A3 urządzenie z sublimacją. Powiem Wam szczerze, że tak mało co ta drukarka wydrukowała kartek i ma problem z sublimacją w kolorze czarnym. Nawet już założyłem zamiennik, który ma, jest oryginalnym, inaczej oryginalnym, jest tuszem, a nie jest sublimacyjnym tuszem. On jest trochę rzadszy, żeby jakoś to wszystko ruszyć. Niestety tutaj nic nie idzie. Co lepsze, na pewno drukuje, na pewno głowica jest drożna, bo to testowałem, idzie przez nią płyn idealnie, natomiast podciśnienie jakoby nie wytwarza i nic tu nie idzie. Drukarka jest z jakiejś drugiej ręki kupiona i niewiele używana, i to widać, że jest niewiele używana, dlatego Epsony to jest jedna wielka zagadka. Epson, z tego co zauważyłem przez te wiele lat borykania się z tymi urządzeniami, idealnie funkcjonuje, słuchajcie, na idealnie. Jeżeli naprawdę ją ciśniemy, czyli drukujemy dużo, czyli drukujemy systematycznie, po 30 tysięcy kartek, jak mi ktoś przynosi, to te Epsony bezbłędnie działają. Natomiast jeżeli chcecie Epsona trzymać w domu tylko po to, żeby kartkę raz na 5 miesięcy wydrukować, to będziecie mieli wiecznie problemy, będziecie to przynosić do serwisu, będziecie mieli problem z tym, że będą przepełnienia, bo będziecie czyścić często, gęsto. No i to tak sprawa wygląda. Ktoś ostatnio mnie pytał, bo resetowałem chyba urządzenie Rafała, które jeszcze nie odesłałem, bo mam trochę innych zajęć. To jest dokładnie to. Po 30 tysiącach kartek dopiero skoczyło przepełnienie. Dlaczego? A to z takiej pewnie przyczyny, Total Page, 30 tysięcy, 31 prawie tysięcy, że była systematycznie używana, nie wymagała jakichś czyszczeń, natomiast drukuje fantastycznie. To mu oddamy. I ten Epson prawdopodobnie pracował. To jest ET2750. Zobaczcie, tu na półce jest 2714 i również 3150. Co służy mi na części? No, można by było książkę w tym momencie napisać o drukarkach Epson i anomaliach, które są związane z użytkowaniem tych właśnie urządzeń.
które mnie ciągle zaskakują. A sprawdzimy sobie przy okazji, jeżeli już tu czyszczenie idzie, sprawdzimy sobie model HP-ka, który wpadł do mnie wczoraj. Jest chyba z biura projektowego. 8210. Nie polecam nikomu tych drukarek. No chyba, że była nowa, to miała prawo pracować, ale jeżeli chodzi o już serwisowanie powtórnie tych urządzeń, czyli po jakimś tam cyklu przebiegu, to bez podejścia do nowej głowicy ani rusz z tym sprzętem nie ruszycie. Zakup głowic od Chińczyków wiąże się z tym, tak jak ja ostatnio kupiłem dokładnie na początku listopada, że głowicy nie mam, zostały mi zwrócone pieniądze. No jest to taki dziwny objaw. Urządzenie to akurat jest na tusze 953. One były już przepracowane, czyli krótko mówiąc, nie było jakichś problemów z funkcjonalnością tych atramentów. Bynajmniej ja nie zauważyłem te, które sprzedawałem tutaj lokalnie. Natomiast ta drukarka prawdopodobnie już ma uszkodzoną głowicę. Teraz to sprawdzimy w momencie, kiedy czekam, aż Epson się wypierze. Konfiguracja. Co tu się wyprawia? Zobaczmy. Czy wywali zaraz błąd systemu tuszu? Jestem bardzo ciekawy. Narzędzia. Wyczyść głowicę. A ja nie chcę nic takiego. Druk raportów tutaj jest. O stanie drukarki. Ciekawe, czy to będzie działało. No idziesz ty, czy nie? Coś jeszcze robi. Ale na razie błędu nie wywaliło żadnego uszkodzenia systemu tuszu, ale również dobrze za chwilę go wysypie. Bardzo bym chciał, żeby ona funkcjonowała, wtedy by była sprawa zrealizowana, a nie następna skreślona i położona do urządzeń, które już się do niczego nie nadawają lub na złom. Ale zauważcie, że jakoś to... Aha. Uszkodzona głowica. Co tu się wyczyniło? Wydruk. Co to jest? Dobra, daj to. Wszystko w czarnym? No, co to jest? Dobra. O jakości wydruku. Nie miałem takiego przypadku. Zobaczcie. Pojemniki są. Tusze są. I to pełne. A drukuję wszystkie barwy te same. Zróbmy tak. O, cienie jakieś idą inne. Zróbmy czyszczenie. Sprawdźmy taką rzecz, czy po czyszczeniu coś się zmieniło. Co się może wydarzyć? Dlaczego taki jest efekt, że drukuję w taki, a nie inny sposób jedną barwą? Pierwsza sprawa to jest taka, że gdzieś się głowica rozszczelniła. Czyli głowicę drukującą i dlatego jest taki, a nie inny efekt. I przedostaje się ten atrament do jednej dyszy. Z jeden atrament do wszystkich dyszy się po prostu miesza. I tutaj już bez wymiany głowicy też nic nie zrobimy. Nie ma tu jakiegoś układu cisowskiego, bo zauważcie, że jest głowica i wtykacie atramenty bezpośrednio w głowicę, czyli spada tutaj. W innych urządzeniach typu Epson można by było się doszukiwać problemów w układzie cisowskim. Tutaj troszeczkę inna konstrukcja tej drukarki. A już uzbroję się powoli, założę rękawiczki, bo naprawdę może być różnie. Dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, uderzy nam 20 tysięcy subskrybentów na kanale Printworld Arek od Drukarek. Bardzo się z tego cieszę, że taka nisza jak właśnie moja zgromadziła aż was tak dużo i bardzo wam za to dziękuję. W tym tygodniu jeszcze nagram wam życzenia świąteczne, jak i podsumowanie roku za tydzień przed praktycznie wyjazdem sylwestrowym. No i czyszczenie
czyszczenie. Co się będzie z tym jadło? Zaraz zobaczymy. Ten strąg, jeżeli chodzi o Wig Reseta, trwa, krótko mówiąc, dłużej. W drukarkach HP trzy poziomy czasami są ustawione tego czyszczenia. Czyli jak pierwszy jest kiepski, woła następny. Kontynuuj. OK. Zobaczcie. Odcienie jakby chciało przebić te kolory, ale nie może. Jeszcze jedna, kiedy mi się tak zdarzało, jeszcze jedna sytuacja to jak stała bardzo długo w stacji serwisowej z prawej strony, która już jest zalana, to napięciem powierzchniowym gdzieś ten atrament, krótko mówiąc, się wymiesza. I wtedy też może być taki efekt, bo już takie efekty, krótko mówiąc, widziałem. To nadal idzie. A wracając teraz tak do bieżących spraw, ostatnio miałem kolejnego klienta na urządzenia drukujące, który zabrał mój czas. To jest druga sytuacja, słuchajcie, w tym miesiącu. Może tamta była pod koniec grudnia. Zabrał mój czas, zebrał ode mnie wszelkie informacje, negocjował ze mną cenę, umówił się na odbiór urządzeń drukujących, na końcu, krótko mówiąc, przestał się odzywać. Jest to druga sytuacja. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie naprawdę zająć mój czas i uzyskać informacje, to proszę nie róbcie tego, bo ja mam co robić. I jeżeli już się ze mną umawiacie, jesteście firmą, nie jesteście kimś, kto, krótko mówiąc, może przyjadę, może nie przyjadę, ale umawiacie się na odbiór urządzeń, no to chyba z wami coś jest nie w porządku, bo ja rozumiem wszystko, że jest wolny rynek, natomiast no, jeżeli rozmawiam z kimś poważnie, konkretnie o doradztwie, drukarce, urządzeniach drukujących, daję swoją wiedzę, na końcu się ze mną umawiacie i ustalacie szczegóły, a później się nie odzywacie, bo zacytuję, kupiłem na Oliksie za 2000 zł. Proszę was, nie róbcie tego, ja mam co robić. Ja mam co robić i wolę pomagać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, a nie cwaniakom, którzy chcą tylko wyciągnąć ode mnie informacje. To tak na przyszłość. Zacięcie karetki wywaliło w tym momencie. I dobrze, pojemniki wyczerpane. I bardzo dobrze, będziemy zaraz to kminić. Tu Epson jest już gotowy. Także w tym momencie możemy sobie zrobić print test i zobaczyć, co ta głowica ma z sobą do zaprezentowania i co Epson będzie sobie myślał, jak drukował. Dwie różne drukarki, dwa różne przypadki. I co tu się będzie wyczyniać? O Jezu, jaka ona jest zalana. I pięknie drukujący Epson, tak jak powinien. I zauważcie, wracamy do Epsonu, bo przecież od tego filmu zacząłem. Zauważcie jedną rzecz, muszę tego położyć, żeby mnie nie pobrudziła ta głowica. Total page w tym przypadku 864. To się potwierdza to, co powiedziałem. Epson kupiony ma drukować. Jak będzie leżeć, to będą takie sytuacje, że będzie trafiał na serwis. To, co w tym momencie zrobiłem, to jest jedna rzecz, ale będzie trzeba zerknąć też inne. Jeżeli tak mało drukuję, sprawdzić wszystkie rolki, które pobierają papier, ale na przyszłość nie grzebcie za głęboko, bo znowu będzie ząg i będziecie do mnie pisać, czy ja to wszystko poskładam. Nie. Jeżeli już podejmujecie samoistnie naprawy i chcecie mi w częściach wysłać, to nie. Do mnie przynoszą tu czasami w częściach drukarki, a ja dla sportu nagrywam wam ten film, jakie są sytuacje, czy się uda, czy się nie uda. Różnie to jest. Natomiast z Polski nie przyjmuję puzli. To już kiedyś ustaliliśmy. Jeżeli ktoś to osobiście tutaj przyniesie, to mu po prostu powiem, panie, ja to podejmę się próby, zapłaci pan 100 zł, czy mi się to uda, czy nie. Natomiast mój czas też kosztuje i to wszystko kosztuje. Ten Epson mało drukował, więc on musi drukować więcej. Rekomendacja, masz Epsona, drukuj więcej. Dziękuję za atencję. Za parę dni się widzimy na życzeniach świątecznych. Może coś ciekawego będzie w tym tygodniu, to jeszcze wam streszczę. I miejcie wspaniały tydzień. Dziękuję, cześć!